Czas już na prezentację głównych bohaterów dzisiejszego widowiska. Powiedzmy, że Tarnowianie do tej pory przegrali tylko jedno spotkanie z Atlasem we Wrocławiu. Gospodarze natomiast są w zupełnie innej sytuacji. Dotąd zanotowali jedno ligowe zwycięstwo. Wygrali u siebie z RKM-em Rybnik. W normalnych warunkach wydaje się, że faworytami byliby zawodnicy z Tarnowa. Jednak drużyna jest również mocno osłabiona, mówię o drużynie Tarnowskiej Unii, do kontuzjowanych Stanisława Burzy i Jacka Goloba, który dziś po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawił się na torze podczas próby toru, dołączył w ostatnią niedzielę Janusz Kołodziej. Zawodnicy ci, mówię o Burzy i Kołodzieju, przechodzą intensywną rehabilitację, uczęszczają m.in. na zabiegi laserowe, no ale zasadnicze pytanie, jakie nasuwa się kilku tysiącom ludzi zgromadzonych dziś na stadionie żużlowym przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze, czy wobec takiej tragedii, jaka spotkała zielonogórskie środowisko żużlowe, polskie środowisko żużlowe, drużynę zielonogórską, wobec tych okoliczności, wobec tego fatum stać na skuteczną walkę z renomowanymi rywalami. Czas na prezentację drużyny gości z jedynką w ekipie tarnowskich jaskółek, Szwed Tony Rickardson, 34-letni zawodnik. Z dwójką 29-letni wychowanek Unii Robert Bardzała. Z numerem trzecim jego o rok starszy kolega Grzegorz Szempała. Z numerem czwartym starszy z braci Golobów, 35-letni Jacek, a tuż obok niego wciąż bezsprzecznie najlepszy polski żużlowiec Tomasz Golob, 33 lata, wychowanek podobnie jak brat bydgoskiej Polonii. Czas na zawodników młodzieżowych, z szóstką Paweł Baran, a z numerem siódmym Marcinem Pała, 20-letni utalentowany junior tarnowskich jaskółek. Słyszą Państwo te brawa, to już oczywiście pod adresem drużyny zielonogórskiej, z dziewiątką dziś Anglik Lee Richardson. Z dziesiątką kapitan drużyny zielonogórskiej, 47-letni Andrzej Huszcza. Z numerem 11 Rafał Okoniewski. Z dwunastką Piotr Świst. Z numerem 13 wpisany dziś w składzie do protokołu Zbigniew Suchecki, nie stawił się tu pod taśmą. Zawodnik przedstawił zwolnienie, jest chory. A zawodnicy młodzieżowi to Damian Grabski, debiutujący dziś w Ekstralidze. On dziś z numerem 14 i z numerem 15 Alan Marcinkowski. To szóstka zawodników drużyny zielonogórskiej, którą dziś zobaczymy na torze. Znamy już siódemkę zawodników Tarnowskiej Unii. Spotkanie drugiej kolejki rundy rewanżowej pomiędzy Quickmixem a Tarnowską Unią. Wobec tego czas zacząć. Juniorzy z Zielonej Góry i Tarnowa już na torze, a wśród nich w kasku białym Marcin Empała. Marcin Empała, który zajmując ósmą lokatę we włoskim Lonigo podczas eliminacji do Grand Prix 2005 awansował do wielkiego finału. Start Marcinowi w tej imprezie we Włoszech zapewniła dzika karta, którą dostał od władz Polskiego Związku Motorowego. Jak widać, nie zmarnował swojej szansy. W Lonigo Marcin Empała był szósty, tuż za Tomaszem Krzanowskim, Antonio Lindbeckiem, którego nie tak dawno oglądaliśmy na torze w Zielonej Górze, Hansem Andersenem i zwycięzcą włoskich eliminacji Wiesławem Jagusiem. Marcin Empała zapewne będzie faworytem wyścigu, numer jeden wyścigu młodzieżowców, od którego jak każdego wyścigu wiele zawodach żużlowych zależy. Marcin Empała, kask biały, jego partnerem Paweł Baran w kasku żółtym. Mówiłem już o tym, że dziś na torze w Zielonej Górze nie zobaczymy kontuzjowanego Janusza Kołodzieja. Nie zobaczymy dziś na torze w Zielonej Górze także chorego Zbigniewa Sucheckiego. Jest za to Damian Grabski, młody zawodnik, młody wychowanek zielonogórskiego klubu żużlowego w kasku czerwonym. Jego partnerem w wyścigu pierwszym Alan Marcinkowski, który pojedzie w kasku białym. Sędzią dzisiejszych zawodów z kronikarskiego obowiązku, dodajmy, jest pan Marek Smyła z Wrocławia, który wylosował pierwszy zestaw pól startowych. To oznacza, że w pierwszym wyścigu dla zielonogórzan zarezerwowane jest pole A i C. Dobry start Damiana Grabskiego, bardzo dobry start Marcina Empały. Alan Marcinkowski przedziera się na trzecią pozycję, a ostatni jedzie Paweł Baran. Paweł Baran atakuje Alana Marcinkowskiego przy krawężniku. Wychowanek zielonogórskiego klubu nie dał tam się wypchnąć, choć teraz daleko, daleko odepchnięty gdzieś od krawężnika, jeszcze po zewnętrznej. No i przede wszystkim skupiamy swoją uwagę na walce o jeden jakże cenny punkt, którą teraz chwilowo wygrywa Paweł Baran.
Marcin Pała na czele, daleko z przodu, tuż za nim Damian Grabski, trzeci jedzie Paweł Baran, a ostatni Alan Marcinkowski. Damian Grabski, duża niespodzianka, dobrze wyszedł spod taśmy, no ale przede wszystkim musi teraz uważać, aby dowieść jakże dwa cenne punkty. Teraz Grabski zbyt szeroko, ale tam nabrał prędkości. No i patrzymy na zawodników jadących na drugiej, trzeciej, czwartej pozycji, bo poza ich zasięgiem Marcin Empała, ale Damian Grabski dowiózł dwa punkty. Niestety ostatni był Alan Marcinkowski, co oznacza, że wyścig pierwszy kończy się rezultatem 4-2 dla podopiecznych Mariana Wardzały, ale na pewno cieszy dobra postawa młodziutkiego zielonogórzanina. Damian Grabski w swoim debiucie w tych zawodach zanotował dwa ekstraligowe punkty. Drużyna zielonogórska dziś bez Duńczyka Nikiego Pedersena, indywidualny mistrz świata podczas podpisywania kontraktu jeszcze przed sezonem, zastrzegł sobie nieobecność podczas tego spotkania. W sobotę i poniedziałek starty w lidze angielskiej uniemożliwiły przyjechanie do Zielonej Góry Pedersenowi. W tej sytuacji jego miejsce zajmuje inny uczestnik cyklu Grand Prix, dodajmy z powodzeniem startujący w cyklu Grand Prix Anglik Lee Richardson, który z uwagi na wcześniejsze starty w barwach zielonogórskiej drużyny dobrze znany jest kibicom w naszym mieście, jest indywidualnym mistrzem Wielkiej Brytanii, jest także liderem Panthers Peterborough, mówię oczywiście o lidze angielskiej, choć świetnie jeździ także w lidze szwedzkiej, podobnie jak inni uczestnicy dzisiejszego meczu, mam na myśli Szweda Toniego Rickardsona i Tomasza Golowa. Toni Rickardson w kasku żółtym, Lee Richardson w kasku czerwonym, Robert Wardzała w kasku białym, Andrzej Huszcza, dla niego przewidziany jest kask niebieski, to obsada uczestników wyścigu drugiego. Po pierwszej odsłonie, po wyścigu młodzieżowców i dobrym występie Damiana Grabskiego, dwa oczka podopiecznych Jarosława Szymkowiaka, cztery punkty zespołu prowadzonego przez Mariana Wardzały. Teraz wyścig drugi, Richardson, Wardzała i Huszcza. Dobry start do niego Richardsona, dobry start Anglika w barwach Quick Mixu Zielona Góra, no i także niezły start kapitana zielonogórskiej drużyny Andrzeja Huszczy. Huszcza trzeci, za nim Robert Wardzała, jak na razie ten wyścig układa się na 3-3. Toni Rickardson zaimponował świetnym wyjściem pod taśmę, podobnie jak podczas zawodów cyklu Grand Prix, nie miał sobie równych na 30 metrze. No i teraz jego plecy muszą oglądać pozostali uczestnicy tego wyścigu. Rickardson przed Richardsonem, Huszczą i Robertem Wardzałą. Jak na razie wyścig bez większych historii, zawodnicy jadą gęsiego, tym optymalnym pasem jazdy. Jeszcze nawierzchnia zielonogórskiego toru nie stwarza takich warunków, aby atakować gdzieś tam na dystansie. Poza tym zawsze takie odejście od krawężnika może dodatkowo powodować ryzyko utraty pozycji. No a podkreślmy to, że Richardson jest świetnie dysponowany, ma szybki motocykl, no i w tej sytuacji wiele do powiedzenia nie mieli dwaj zielonogórzanie, dwa oczka Anglika, jeden punkt kapitana zespołu, bez punktu Robert Wardzała, który przegrał walkę z zielonogórzanami w pierwszym łuku, 3-3 w drugim wyścigu, 5 oczek gospodarzy, 7 punktów gości po dwóch biegach. Przed nami trzeci wyścig dzisiejszych zawodów, a po raz drugi zobaczymy na torze młodziutkiego Marcina Empałę. To znak, że szkoleniowiec gości Marian Wardzała zdecydował się pozostawić w parkingu Jacka Goloba. Mówiłem podczas prezentacji o kontuzji, jakiej nabawił się wcześniej w meczu dokładnie we Wrocławiu starszy z braci Golobów. No i najwyraźniej kierownictwo drużyny gości, no i sam zainteresowany, sam zawodnik doszli po próbie to z udziałem pana Jacka do wniosku, że pozostanie w parkingu Marcin Empała w miejsce Jacka Goloba. Jego partnerem w parze starszy brat Grzegorz Empała w kasku żółtym, a para zielonogórzan kształtuje się następująco z jedenastką w kasku czerwonym Rafał Koniewski, a w kasku niebieskim Piotr Świst. Dwupunktowe prowadzenie gości, jak należało się spodziewać, spotkanie zacięte od początku, od pierwszych wyścigów, 5-7 na tablicy rezultatów, a teraz wyścig trzeci. Okoniewski i Świst z bardziej wewnętrznych pól startowych. Rafał Okoniewski, zwykle dysponujący świetnym startem, powinien mieć tutaj spory atut w postaci tego toru najbliżej krawężnika.
otaczającego murawę zielonogórskiego stadionu, no ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczmy, jak Okoniewski ze Świstem spiszą się w konfrontacji z braćmi Rępałami. Grzegorz w kasku żółtym, to 30-letni wychowanek Tarnowskiej Unii, Marcin o 10 lat młodszy w kasku białym. Marcin ma przewagę stosunkowo, bo już w pierwszym wyścigu miał możliwość pojechać, sprawdzić, choć oczywiście z rówieśnikami, no ale już wie, jak pracuje ten motocykl, no i miał okazję dokonać tutaj pewnych korekt w ustawieniu swojego motocykla. Świetny start Okoniewskiego, ale jeszcze lepszy Marcina Rępały, Świst jest trzeci, Grzegorz Rępała ostatni, no i widać, że miał nosa trener Marian Warcała, desygnując młodziutkiego zawodnika do tego wyścigu. Choć atakowany teraz przez Piotra Śwista, Marcin Rępała, przy krawężniku, Piotr Świst, widać, że jest szybki, ma spore apetyty na wygrywanie. No i teraz Piotr Świst przedziera się na pierwszą pozycję, wyprzedził Marcina Rępałę, trzeci jedzie Okoniewski, a ostatni Grzegorz Rępała. Piotr Świst już przed tygodniem w meczu z Leszczyńską Unią prezentował wyśmienitą formę, szybkie motocykle. No i to wszystko daje efekt w postaci jazdy na pierwszej pozycji w wyścigu trzecim. Świst przed Rępałą, Okoniewskim, no i starającym się zbliżyć do Rafała Okoniewskiego, wciąż odczuwającego skutki kontuzji Grzegorzem Rępałą. Jeszcze jeden atak zawodnika jadącego na czwartej pozycji, na pozycję Rafała Okoniewskiego, ale nie powiedzie się ta szarża i gospodarze wygrywają 4-2. Brawa od zielonogórskiej widowni pod adresem całej czwórki zawodników za emocje, jakie stworzyli w wyścigu trzecim. No a przede wszystkim największe brawa oczywiście jak zwykle dla zwycięzcy, Piotr Świst przed Marcinem Rępałą, Rafałem Okoniewskim i Grzegorzem Rępałą. To oznacza zwycięstwo biegowe 4-2 podopiecznych menedżera Jarosława Szymkowiaka i remis w tym spotkaniu po 9. W wyścigu trzecim jedna zmiana, zastępstwo zawodnika właściwie w miejsce Zbigniewa Sucheckiego, który legitymuje się jedną z trzech najwyższych średnich biegowych, średnich kalkulowanych średnich meczowych zawodników wpisanych dziś do programu zawodników drużyny zielonogórskiej. Zastąpi go Lee Richardson. Jest taka możliwość, myślę, regulaminu, niezgłoszony chory właściwie Zbigniew Suchecki, który dziś nie weźmie udziału w tych zawodach, ma taką możliwość. Tutaj menedżer drużyny zielonogórskiej Jarosław Szymkowiak z takiej możliwości oczywiście korzysta. Anglik Lee Richardson w miejsce Zbigniewa Sucheckiego. Anglik w kasku czerwonym, Damian Grabski w kasku niebieskim. Para gości to Tomasz Golobka z żółty i Paweł Baran kask biały. 9-9 po trzech wyścigach, no i oglądamy kolejnego zawodnika, bo jedynie Tomasz Golob jak na razie nie miał możliwości zapoznać się z tym zielonogórskim torem. Oczywiście w warunkach startowych, bo jak każdy inny zawodnik, uczestnik dzisiejszego meczu, brał udział w próbie toru. A więc od krawężnika Golob, Richardson, Baran i Grabski. Najlepszy start najlepszego polskiego żużlowca. Damian Grabski na ostatniej pozycji, choć widzę, że ma spore apetyty, aby nabrać prędkości po zewnętrznej części toru. Tam teraz jedzie Paweł Baran, no i wyścig układa się na 4-2 dla zespołu Tarnowskiego. Tomasz Golob przed Lee Richardsonem, Pawłem Baranem i młodziutkim Damianem Grabskim. On ma najmniej doświadczenia z czteroosobowej stawki, no ale pokazał się bardzo dobrze z dobrej strony w pierwszym wyścigu. No i na tej podstawie trener Jarosław Szymkowiak nie dokonywał zmiany, no i dał szansę młodziutkiemu Damianowi. Golob przed Richardsonem, Baranem i Grabskim. Wyścig bez większych historii, choć Anglik próbuje się wciąż zbliżyć do Tomasza Goloba. Golob wyłamał swój motocykl, pojechał bliżej krawężnika. No a Anglik wciąż czeka na błąd najlepszego polskiego żużlowca. To już ostatnie okrążenie, ostatni łuk, ostatnie metry. No i goście wygrają ten wyścig 4-2 za sprawą Tomasza Goloba i Pawła Barana. Golob jako pierwszy minął linię mety, starał się doścignąć go Anglik Lee Richardson w barwach Quick Mixu Zielona Góra. Nie udało się pokonać znakomitego polskiego żużlowca. Baran był trzeci przed Damianem Grabskim, a więc goście odzyskują prowadzenie, bo po czterech biegach prowadzą w Zielonej Górze 13-11.
Mieliśmy, proszę Państwa, 4 minuty przerwy, którą służby porządkowe wykorzystały na zroszenie i zrównanie nawierzchni zielonogórskiego toru. Ta przerwa jest podyktowana startem bieg po biegu Anglika Lee Richardsona. Wcześniej zastępował w ramach zastępstwa zawodnika Zbigniewa Sucheckiego. Teraz wystartuje nominalnie. Mówiłem o jego dobrych występach w barwach angielskich Panthers Peterborough. Mówiłem o dobrych występach w Szwecji. Tam Richardson ma średnią meczową 8,15. Jest 16. zawodnikiem Ligi Szwedzkiej. 12. zawodnikiem jest reprezentant Smederny Nicky Pedersen. 10. pochodzący z Zielonej Góry Piotr Protasiewicz. A 6. zawodnikiem Tomasz Golob. Dodam jeszcze, że prowadzi w tej klasyfikacji Jason Kramp. A na 4. pozycji, jeżeli chodzi o te przeliczenia, o te buchalterie, jest Szwed Tony Richardson. Anglik Lee Richardson w kasku czerwonym z ostatniego pola startowego. Jego partnerem Andrzej Huszcza, rywalami znów dwójka braci Rempałów, bo Marcin po raz kolejny zastąpi starszego z braci Golobów, Jacka. Marcin w kasku białym, jego brat Grzegorz w kasku żółtym, no a w barwach zielonogórskiej drużyny teraz Huszcza z Richardsonem. Kto teraz najlepiej? Dobry start Grzegorza Rempały. Został tym razem z tyłu Marcin Rempała. Na drugiej pozycji Andrzej Huszcza, no i jadący gdzieś tam po zewnętrznej części toru Richardson. Atak Richardsona po zewnętrznej części toru. No a defekt niestety Andrzeja Huszczy odmawia maszyna posłuszeństwa. No i w tej sytuacji osamotniony Anglik w barwach zielonogórskiego Quick Mixu. Zaatakował przy krawężniku, wyszedł obronną ręką z tej sytuacji Grzegorz Rempała. No ale Anglik na pewno będzie starał się w tym debiucie ekstraligowym w sezonie 2004 pokazać przed zielonogórską widownią i pracodawcami z jak najlepszej strony. Szuka gdzieś tam przyczepności blisko bandy, ale już w tej chwili rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Jeszcze jeden atak desperacki Anglika, no ale widać, że to jest twardy, że jeszcze nie ma takiej przyczepności pod kołem na zewnętrznej. Choć jeszcze jedna próba, jeszcze jedna szarża Lee Richardsona, ale nie uda się wyprzedzić Grzegorza Rempały. Ponadto jeszcze musiał uważać na młodszego z braci Marcina. Grzegorz Rempała zwycięzcą wyścigu numer 5, 2 oczka Anglika w barwach Quick Mixu Zielona Góra. 1 punkt Marcina Rempały, a odmówił posłuszeństwa motocykl Andrzejowi Huszczy, który nie kontynuował jazdy. To kolejny wyścig, który kończy się dwupunktowym zwycięstwem gości. No i w tej sytuacji po 5 biegach przewaga podopiecznych Mariana Wardzały wzrosła do 4 punktów. W kasku czerwonym na torze Piotr Świst, który zastąpi tym razem Zbigniewa Sucheckiego. Jeszcze jedna zmiana w ekipie zielonogórskiej. W miejsce Damiana Grabskiego trener, menedżer właściwie Jarosław Szymkowiak zdecydował się posłać do walki Alana Marcinkowskiego. Goście bez zmian to Tony Richardson, kask żółty, i Robert Wardzała, kask biały. 13-17, 4 oczka straty podopiecznych Szymkowiaka w stosunku do drużyny prowadzonej przez Mariana Wardzały. No i na pewno niełatwe zadanie, bo Tony Richardson rywalem zielonogórzan. No i na pewno dla Alana Marcinkowskiego też wyzwaniem będzie jego starszy kolega. Mówię o Robercie Wardzale. Piotr Świst pokazał, że dysponuje szybkim motocyklem. Pytanie, czy jest już na tyle dobrze dysponowany, aby pokusić się o zwycięstwo nad 5-krotnym indywidualnym mistrzem świata. Richardson jest perfekcjonistą, na pewno doskonale przygotowany do tych zawodów, na pewno doskonale przygotowany do tego startu. A teraz wyścig 6, dobry start Szweda, bardzo ładnie wyszedł Piotr Świst. No i to dla nas nadzieja na sukces zielonogórskiej drużyny. Marcinkowski na drugiej pozycji, Richardson trzeci, no i szaleje zielonogórska widownia. Alan Marcinkowski przed Tonym Richardsonem, czy ktoś się tego spodziewał? A daleko, daleko z przodu Piotr Świst. No i Marcinkowski teraz, żeby się nie zląkł, żeby się nie przestraszył takiej sławy światowego żużla. Richardson nabiera prędkości po zewnętrznej, ale zielonogórzanin, wychowanek tego klubu, tego toru, Alan Marcinkowski na drugiej pozycji. Atak Szweda po zewnętrznej, jak należało się spodziewać, w końcu wykorzystał swoje większe doświadczenie, szybszy motocykl. No ale już chyba nie zdoła dogonić Piotra Śwista.
Świt liderem zielonogórskiej drużyny. Rickardson drugi, a Robert Barzała stara się dogonić Alana Marcinkowskiego. Jak na razie najładniejszy wyścig w tych zawodach. Jeszcze jeden atak Barzały, ale nie zdoła wyprzedzić wychowanka zielonogórskiego klubu. No i proszę Państwa, śmiech przez łzy. Gorzkie chwile dla zielonogórskiego żużla, ale teraz jako promyczek nadziei, ta odrobina radości. Alan Marcinkowski, młodziutki chłopak z Zielonej Góry, przez dwa okrążenia przed pięciokrotnym mistrzem świata Tonym Rickardsonem, ostatecznie na mecie Szwed, jak należało się spodziewać, był przed Alanem, ale za Piotrem Świstem w tej sytuacji gospodarze wygrali 4-2. Jest nadzieja na wygranie tego meczu teraz. Kosmetyka na wierzchni zielonogórskiego toru, a my, nas czekają przede wszystkim następne emocje. W lidze szwedzkiej zespół Tomasza Goloba, Golob w kasku żółtym, nadal lideruje rozgrywką. Tym razem ekipa Västervik nie bez trudu pokonała Beniaminka rozgrywek Piratelne Motala w ostatnim swoim starcie. Tomasz Golob wspólnie ze Słoweńcem Matejem Ferjanem nie dali szans dwójce Polaków, Damianowi Balińskiemu i Grzegorzowi Walaskowi, co w konsekwencji dało zwycięstwo gospodarzom. Dla zwycięzców Golob zdobył 12 punktów z jednym bonusem, 14 oczek zdobył Matej Ferjan w ekipie gości, 8 oczek Kenneth Bier, 12 Damian Baliński. Dodajmy, że Västervik, zajmując pierwsze miejsce w tabeli, o punkt tylko wyprzedza drużynę z Awesty zespół, więc Toniego Rickardsona. Tenże zespół wygrał wyjazdowy mecz w Eskilstunie 54-42, a najlepszym zawodnikiem oczywiście okazał się właśnie zawodnik Tarnowskiej Unii, który z bonusami wywalczył w sumie 17 punktów. Przegrał tylko z aktualnym mistrzem świata Nikim Pedersenem. Niki Pedersen ostatnio też zanotował doskonały występ na Wyspach. Jego zespół z Eastbourne pokonał na własnym torze Piratów z pól 51-44. Duńczyk zgromadził komplet 15 punktów. Z uwagi, tak jak mówiłem, start na Wyspach w poniedziałek, no i wcześniejszy, ten piątkowy, o którym tutaj wyniki jego przytaczałem, dziś w Zielonej Górze Lee Richardson w miejsce Nikiego Pedersena. Jak na razie solidna, przyzwoita forma, no ale teraz już przede wszystkim skupiamy się na wyścigu siódmym. Pokonał Tonego Rickardsona, czy pokona Tomasza Goloba? Zadają sobie wszyscy to pytanie. Mówię oczywiście o Piotrze Świście, on w kasku niebieskim. Golob kask żółty, Rafał Okoniewski w kasku czerwonym uzupełnia stawkę czterech zawodników. Młody junior z Tarnowa, Paweł Baran, on w kasku białym. No i teraz przede wszystkim pojedynek dwójki zielonogórzan z najlepszym polskim żużlowcem. Świetnie wystartował Piotr Świst, ale został Rafał Okoniewski. Golob atakuje Śwista przy krawężniku. Próba ataku przy krawężniku. Okoniewski ostatni, Golob na drugiej pozycji. A więc można tutaj mówić o małej niespodziance. Mówię przede wszystkim o pozycji czwartej Rafała Okoniewskiego. Świetnie dysponowany Piotr Świst, ale Tomasz Golob, to Tomasz Golob. Widzą Państwo, teraz znakomita, piękna szarża przy krawężniku. Ściął do krawężnika, no i teraz zawodnik w kasku żółtym na czele. Świst drugi, trzeci Paweł Baran, a daleki po kontuzji od swojej najwyższej wyborowej formy Rafał Okoniewski, który jedzie jako ostatni, choć oczywiście na pewno spróbuje jeszcze przedrzeć się na premiowaną pozycję. Golob jako pierwszy rozpoczął ostatnie okrążenie. Stara się ścigać go Piotr Świst, który jest bardzo szybki. A niestety dla zielonogórskich kibiców Paweł Baran jedzie przed Rafałem Okoniewskim. No i chyba wiele na to wskazuje, że Baran jako trzeci minie linię mety. A to oznacza wygraną gości w stosunku 4-2. Piotr Świst ma dziś spore apetyty na jazdę. Spore apetyty na wygrywanie. Ale Tomasz Golob, powiedzmy sobie szczerze, to zawodnik z najwyższej światowej półki i nie zmienia tego faktu. Brak posiadania złotego medalu indywidualnych mistrzostw świata. To zawodnik, który, z którym po prostu nie wstyd przegrywać i na pewno Piotr Świst zaliczy mimo wszystko, mimo przegranej walki na dystansie, na pewno ten wyścig do udanych. 2-4 przegrywają zawodnicy drużyny zielonogórskiej wyścig numer 6 i po tyluż biegach w Zielonej Górze goście mają 23 punkty, gospodarze 19. 19-23, dokładnie półmetek zawodów, no i dużo
Roszat w programie, dużo Roszat w składzie w wyścigu numer 8, który przed nami. Marcin Empała w miejsce Jacka Goloba. Tej zmiany należało się spodziewać. Należało się też spodziewać zmiany Tomasza Garbowskiego na Leona Marcinkowskiego. No i wreszcie kolejna spodziewana zmiana to start Rafała Okoniewskiego w miejsce Zbigniewa Sucheckiego. Jedynym zawodnikiem nominalnie wpisanym do protokołu tych zawodów Grzegorz Empała. On pojedzie w kasku żółtym z trzeciego pola startowego. No i znów dwójka braci, 30-letni Grzegorz i o 10 lat młodszy Marcin. Alan Marcinkowski, Rafał Okoniewski, jak na razie dość skromne zdobycze punktowe. Marcinkowski nie aż tak często na torze w barwach Quick Mixu Zielona Góra. Były to starty dość sporadyczne, jeżeli chodzi o zawody ekstraligowe, no ale myślę, że już wkrótce praca takiego specjalisty i cenionego fachowca, jakim jest bez wątpienia Aleksander Janas, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok powinna przynosić efekty. Okoniewski jeszcze daleki od swojej formy z ubiegłego sezonu. Myślę, że to nie jest dla nas zaskoczenie. Zawodnik jest po ciężkiej kontuzji i na pewno sam fakt tutaj walki o ligowe punkty z kolegami już powoduje, że należą mu się duże brawa. Okoniewski po zewnętrznej, ale środkiem toru dwójka braci Empału. Marcin przy krawężniku, Grzegorz po zewnętrznej części toru. Okoniewski trzeci, ostatni Alan Marcinkowski. No i teraz uwaga kibiców skupiona na czerwonym kasku. Tam w nim Rafał Okoniewski, starający się wyprzedzić dwójkę Empałów, właściwie przedzielić prowadzący duet. Bracia, co zrozumiałe, rozumieją się doskonale. Grzegorz obejrzał się, gdzie jest jego młodszy brat Marcin. No i teraz będzie świadomie jechał gdzieś tam szeroko, aby zostawić swojemu młodszemu bratu Marcinowi miejsce bliżej krawężnika. Sporo dystansu tracą zielonogórzanie do prowadzącej pary. To już ostatnie okrążenie. Goście prowadzą podwójnie. Grzegorz przed Marcinem. Rempałowie, Rafał Okoniewski i Jarek Marcinkowski. Można było się obawiać o rezultat tego wyścigu. Słabsza para teraz, jeżeli chodzi o zielonogórski Quick Mix. No i można było się po części tego spodziewać, ale kibice na pewno wierzyli, że być może uda się przedzielić dwójkę zawodników, którzy jako pierwsi minęli linię mety. Tak się nie stało. Drużyna Starnowa wygrywa ten wyścig podwójnie. 5-1, ma już 28 punktów, gospodarze 20. No i w tej sytuacji menedżer Jarosław Szymkowiak będzie mógł dokonywać rezerw taktycznych. Spekulowaliśmy wszyscy przed tym wyścigiem, czy być może menedżer zielonogórskiej drużyny Jarosław Szymkowiak nie zdecyduje się w obliczu 8-punktowego deficytu jego podopiecznych na rezerwę taktyczną. Tak się nie stało. Nominalni zawodnicy, a więc Lee Richardson, kask czerwony, i Andrzej Huszcza, kask niebieski, już pod taśmą startową, gotowi do pojedynku z Tomaszem Golobem, kask żółty, i Pawłem Baranem, kask biały. Tomasz Golob wcześniej błysnął zmysłem taktycznym, atakiem po wewnętrznej części toru, kiedy zapewne spodziewał się Piotr Świst firmowych ataków po zewnętrznej pana Tomasza. Ten znalazł miejsce przy krawężniku, tam wyprzedził swojego rywala. Teraz ostatnie pole startowe, no i na pewno musi wygrać start, założyć się na swoich rywali, jeżeli chce myśleć o kolejnej trójce przy swoim nazwisku w programie. Ale Richardson i Huszcza na pewno już wyciągnęli wnioski ze swoich wcześniejszych startów. Kapitan drużyny miał defekt, no ale teraz na pewno już wszystko pracować będzie jak należy. Richardsonowi jeszcze nie dane było wygrać w tych zawodach, choć ma dużo punktów, 6 oczek w 3 startach, to na pewno lepiej. Byłby bardziej zadowolony ze swojego startu, jeżeli zanotuje biegowe zwycięstwo. Kto teraz najlepiej? Szeroko Tomasz Golob. On po zewnętrznej. No i w swoim stylu, już filmowym atakiem, przedziera się na czoło stawki. Richardson drugi, Huszcza trzeci. No i tak, jak to było w wyścigu numer 2, kiedy Richardson jechał drugi, Huszcza trzeci. Tyle, że wówczas tym zawodnikiem, który wyprowadził, był inny tarnowianin, Tony Richardson. Golob już szybko, już we właściwym sobie stylu, zna dobrze ten zielonogórski tor. To przecież tutaj, na torze w Zielonej Górze, zdobywał swój pierwszy tytuł indywidualnego mistrza Polski, a tych tytułów w swoim dorobku ma bardzo dużo. No i nie jest tutaj jakimś wielkim zaskoczeniem, bynajmniej ujmą na honorze dla zawodników zielonogórskich, przegrać
z tak solidnym i przebojowym zarazem miejscem. Golok z przodu, Richardson drugi, trzeci Puszcza, a z tyłu junior drużyny tarnowskiej Paweł Baran. Sporo odległości pomiędzy prowadzącym zawodnikiem a jadącą dalej parą zielonogórzan. Wyścig bez większych historii, nie było emocji na dystansie, były emocje jedynie w pierwszym łuku, no i tam zostały zakończone, kiedy Golob już pracował na prędkości we właściwym dla siebie stylu. 3-3, nie udało się odrobić choć trochę strat, no i być może to zamierzone działanie, zamierzona strategia Jarosława Szymkowiaka, który zakładał, że być może nie uda się pokonać pana Tomasza, a być może asa w rękawie, mówię tu o Piotrze Świście, zachował na inne wyścigi, kiedy rywale nie będą aż tak mocni. Dwóch zawodników o podobnie brzmiącym nazwisku na torze, Richardson Anglik w barwach Quick Mixu i Richardson Szwed w barwach Unitarnów. Richardson kask żółty, Richardson kask czerwony uzupełniają stawkę zawodników startujących w wyścigu numer 10, który przed nami. Robert Bardzała, pierwsze pole startowe, i Piotr Świst, najbardziej zewnętrzny tor. Rezerwa taktyczna menedżera zespołu Jarosława Szymkowiaka, Rafał Okoniewski, pozostawiony w parkingu, który jak widać nie czuje się jeszcze na siłach, aby skutecznie walczyć z takimi zawodnikami jak choćby Tony Richardson. Richardson jest do pokonania, przekonał nas o tym już dziś Piotr Świst. Liczymy na powtórkę tego, co oglądaliśmy kilka wyścigów wcześniej. No i rzeczywiście, jeżeli zielonogórzanie marzą dziś o zwycięstwie, a zapewne tak jest, już trzeba zacząć nadrabiać straty. 23 punkty po stronie gospodarzy, 31 oczek gości. No i teraz kolejna odsłona, no i kolejne nadzieje zielonogórskich kibiców, że uda się odrobić choć dwa oczka. Zadanie niełatwe, Richardson na pewno podrażniony, na pewno pobudzony po tej porażce z Piotrem Świstem. Teraz będzie prezentował się skuteczniej, na pewno wyciągnął już wnioski z tego wcześniejszego nieudanego wyścigu. Nieudanego oczywiście dla Szweda, który nie przywykł przegrywać w polskiej ekstralidze, choć teraz zaciera nam się ta różnica pomiędzy zawodnikami zagranicznymi. W polskiej lidze też potrafią wygrywać nasi zawodnicy. No i liczymy teraz na takie zwycięstwo, choć zaskoczeni jesteśmy przede wszystkim pierwszą pozycją Roberta Bardzały. Richardson po zewnętrznej, Świst goniący gdzieś tam tę dwójkę w kasku niebieskim, a niestety na ostatniej pozycji Anglik w barwach Quick Mixu. Richardson daleko, daleko z przodu. Robert Bardzała wolniejszy od Szweda, no i teraz Świst na pewno będzie wyprzedzał, a Richardson nie czeka na swojego kolegę. Bardzała wciąż na drugiej pozycji, Świst trzeci, a Richardson ostatni. No i jesteśmy zaskoczeni takim obrotem sprawy. Liczyliśmy tutaj na pokonanie Szweda, przez kogoś z dwójki, Świst, Richardson, tymczasem ci zawodnicy z tyłu, a co gorsza na drugiej pozycji, nie zaskoczyli. Ku naszemu zaskoczeniu Robert Bardzała. To może być koniec marzeń, przekreślenie marzeń o zwycięstwie nad liderem tegorocznych rozgrywek. No ale nie przesadzajmy faktów, ale jeżeli mowa o faktach, to wyścig 10 kończy się wygraną gości 5-1. Piotr Świst tym razem musiał uznać wyższość Szweda Toniego Richardsona, a co gorsze Roberta Bardzały, podobnie jak Anglik Richardson, który nie powiodła się teraz rezerwa taktyczna. Zawodnik zagraniczny zielonogórskiego Quick Mixu ukończył wyścig na ostatniej pozycji. Po wyścigu 10, przed wyścigiem 11, który już za chwilę przed nami, mieliśmy 8 minut przerwy, to z uwagi na kolejny start Anglika Richardsona, już trzeci z rzędu, wcześniej w 9 nominalnie, w 10 w ramach rezerwy taktycznej, no i znów zgodnie z regulaminem, zgodnie z programem zawodów, Lee Richardson pod taśmą w barwach Quick Mixu Zielona Góra. Dla Anglika zarezerwowany kask czerwony, w kasku niebieskim jego partnerem Andrzej Huszcza, który wystartuje najbliżej krawężnika. No i para gości to znów bracia Rempałowie, Marcin kask biały, zastępujący po raz trzeci w tych zawodach Jacka Goloba, no i Grzegorz, który pojedzie najbliżej bandy otaczającej zielonogórski tor. 12 oczek straty, 24 do 36, no ale myślę, że lekkim pocieszeniem mogą być tutaj
zmieniające się na pewno warunki torowe, bo mieliśmy kosmetykę na wierzchni zielonogórskiego toru, tor zlany, dodatkowo pracowały tutaj ciągniki, no i być może to wpłynie korzystnie na postawę zawodników drużyny zielonogórskiej. Huszcza z Richardsonem dobrze znają ten tor, choć Anglik po raz pierwszy w sezonie 2004 w barwach Quick Mixu, to pamiętamy go ze startu w turnieju winobraniowym, który zwyciężył, jeździł kilka sezonów temu przecież w Zielonej Górze, jest zawodnikiem z najwyższej światowej półki Tremor, co dowodzą jego występy ostatnie w ramach cyklu Grand Prix i na pewno wyciągnął tutaj już wnioski ze swoich wcześniejszych startów. Marcin Rempała i Grzegorz Rempała już raz dziś wygrali dubletem, był to wyścig ósmy, kiedy pokonali Okoniewskiego i Marcinkowskiego, no ale wydaje się, że Anglik dziś w lepszej dyspozycji, o czym świadczą zdobycze punktowe, ma ich 8. Huszcza też na pewno będzie się starał tutaj pokonać swoich rywali. 24-36, Huszcza, Marcin Rempała, Richardson i Grzegorz Rempała, to obsada wyścigu 11. 12 oczek straty, 5 wyścigów do końca. Kto teraz najlepiej? Został niestety kapitan zielonogórskiej drużyny, choć zaatakuje przy krawężniku 20-latka Starnowa. Richardson po zewnętrznej, Grzegorz Rempała przy krawężniku. Mówię o zawodnikach na trzeciej i na czwartej pozycji. Niestety Anglik jest ostatni. Marcin Rempała z przodu, Huszcza drugi, trzeci Grzegorz Rempała. Ostatni Anglik i Richardson. No i jak na razie ten wyścig układa się niestety złowieszczo na, podobnie jak to wszystko, co ostatnio działo się w zielonogórskim tuszu, co to składał na blok. 4-2, prowadzenie gości w wyścigu numer 11. Marcin Rempała przed Andrzejem Huszczą, Grzegorzem Rempałą i Richardsonem. Kolejne okrążenie. No i nadal bez zmian. Zawodnicy Starnowa na pierwszej i na trzeciej pozycji. No i chyba już koniec marzeń o nawiązaniu wyrównanej walki do ostatniego wyścigu, bo goście po raz kolejny pokazują, że nieprzypadkowo są liderem tegorocznych rozgrywek. Marcin Rempała nieprzypadkowo awansował do finału światowego, do zawodów Grand Prix 2005, pomimo 20 lat. Już ma na swoim koncie wiele udanych startów, ma w końcu od kogo się uczyć, od Toniego Richardsona, od Tomasza Goloba, teraz poradził sobie z Huszczą, poradził sobie z Richardsonem, a przewaga podopiecznych Mariana Wardzały wzrasta do 14 oczek. Płynie czas 2 minut dla uczestników wyścigu 12, w ten sposób sędzia dzisiejszych zawodów, pan Marek Smyła z Wrocławia, daje znać, że już niewiele czasu pozostało do rozpoczęcia tego biegu. W nim od krawężnika Paweł Baran, Piotr Świst, Tomasz Golob i Rafał Okoniewski, a więc tak jak mamy w programach dzisiejszych zawodów, a więc bez zmian. No i 14 oczek deficytu podopiecznych Jarosława Szymkowiaka w stosunku do drużyny terenowskich Jaskółek. Tomasz Golob, 3 zwycięstwa na jego koncie. No i zasadnicze pytanie, czy skończy te zawody z kompletem punktów, czy skończy ten wyścig jako zwycięzca. Piotr Świst przy krawężniku, Golob po zewnętrznej, no i teraz w podobnym stylu, w jakim wcześniej pokonywał Piotra Śwista. Widział, co się dzieje, szybciutko wyłamał swój motocykl, pojechał wężej, no i teraz żółty kask na czele, ale Świst jest dziś dobrze zdecydowany stresowo i na pewno spróbuje zbliżyć się do młodszego z braci Golobów, wpisanych dziś do programu w drużynie tarnowskiej. Tomasz Golob przed Piotrem Świstem, Pawłem Baronem i niestety Rafałem Okoniewskim. Widać jeszcze, bardzo poważnie odczuwa skutki kontuzji Rafał Okoniewski. Zwykle postrach dla rywali, tym razem znów nie może uporać się z juniorem Starnowa. Baran trzeci, Golob pierwszy. To znaczy, że jeżeli tak zawodnicy dojadą do mety, goście wygrają ten wyścig 4-2. Jeszcze jeden atak Śwista po szerokim łuku, ale Tomasz Golob będzie pierwszy, Paweł Baran trzeci, Unia Tarnów wygrywa także wyścig 12, 4-2, podobnie jak gonitwa numer 11. No i przewaga gości wzrasta aż do 16 punktów, no i myślę, że już wszystko jest jasne, już wszystko jest czytelne. Widać tutaj po minach, po postawie zawodników, że tragedia, jakiej wszyscy doświadczyliśmy, nie pozostaje też bez wpływu
na kondycję psychofizyczną naszych jeźdźców. No i trudno tu się dziwić, wszyscy odczuwamy to w ten sam sposób. Myślę, proszę Państwa, że słowa są tutaj zbędne i za chwilę wspólnie zobaczymy wyścig 13. Czas na wyścig 13, później już tylko wyścigi nominowane, dwie zmiany w biegu poprzedzającym. Nominowane biegi: Alan Marcinkowski w miejsce Damiana Grabskiego, Andrzej Chuszcza w ramach zastępstwa zawodnika w miejsce Zbigniewa Sucheckiego. Pora gości to Robert Wardzała, kask biały, no i Tony Rickardson, kask żółty. 16 oczek straty, wszystko już jasne, podział dwuligowych punktów zakończony. Zespół Starnowa pozostanie liderem tegorocznych rozgrywek. Zielonogórzanie będą musieli walczyć do końca o zachowanie ekstraligowego bytu. Nabierze on zupełnie innego smaku, nabierze on zupełnie innego sensu, jeżeli w takim składzie drużyna zapewni sobie prolongatę ekstraligowego bytu. Oczywiście, co wszyscy w Zielonej Górze wierzymy. Fakty są takie, że 3 biegi do końca, 16 punktów straty w stosunku do drużyny tarnowskich jaskółek, no ale teraz postarajmy się obserwować szczególnie postawę młodych zawodników, bo to od nich zależeć będzie przyszłość zielonogórskiego żużla. Marcinkowski kask niebieski, Wardzała biały, Chuszcza czerwony, Rickardson żółty. Dostali zielonogórzanie. Walczy Marcinkowski z Wardzałą, Chuszcza z tyłu, a na czele, jak należało się spodziewać, Rickardson. Teraz zapewne zanosi się na roszadę na trzeciej i na czwartej pozycji. No a na pewno chcielibyśmy, żeby zielonogórzanie ścigali Roberta Wardzałę, bo ten zawodnik na pewno jest w zasięgu tak Marcinkowskiego, tym bardziej kapitana zespołu Andrzeja Chuszczy. Rickardson daleko, daleko z przodu. Chuszcza tracący kilkanaście metrów do Roberta Wardzały. No i Alan Marcinkowski stawiający gdzieś tam małe kroczki w tym dorosłym żużlu. Rickardson już z olbrzymią przewagą, no ale co gorsza, Andrzej Chuszcza nie nawiązał walki w tym wyścigu z Robertem Wardzałą. Robert Wardzała, dwa pierwsze nieudane wyścigi. Później, gdy już się spasował, kiedy już posłuchał rad kolegów, był postkonkurencyjny dla zielonogórzan. 5-1 wygrywa i ten wyścig drużyna Tarnowskiej Unii, mając już 49 punktów przed biegami nominowanymi, 29 oczek zespołu zielonogórskiego po 13 biegach. Proszę wyciągnąć na torcie, proszę na To już przedostatni wyścig dzisiejszych zawodów. Przypominam, 20 oczek różnicy w kasku żółtym od krawężnika Grzegorz Empała, dotąd 7 punktów w 4 startach. Obok niego Andrzej Chuszcza, 5 punktów z 2 bonusami, za to jechał 5-krotnie w kasku białym. Kolejny starnowian Jacek Wardzała, 4 punkty plus 2 bonusy w 4 startach. Natomiast w 4 startach 2 punkty zgromadził Rafał Okoniewski. On pojedzie w kasku niebieskim z najbardziej zewnętrznego pola startowego. Jedynie już kosmetyka tego rezultatu, jeżeli chodzi o zielonogórzan, wchodzi w grę. Tarnowianie już pewni sukcesu, już pewni zwycięstwa. Oni z zupełnie większym spokojem obserwować będą to wszystko, co dziać się będzie na torze. Grzegorz Empała, Andrzej Chuszcza, Robert Wardzała i Rafał Okoniewski to pełna obsada uczestników wyścigu 14. Zapewne postarają się wypaść jak najlepiej zielonogórzanie. Na osłodę oczywiście zielonogórskiej widowni, która dziś znów licznie
przybyła na to, by wspomóc w tych trudnych chwilach zespół zielonogórski, a przede wszystkim zielonogórski klub. Niestety przegrywają start zielonogórzanie. Rępała z przodu, Wardzała po zewnętrznej. Teraz gdzieś tam zamknięty przy bandzie przez Andrzeja Huszczę. Rozpędza się Wardzała po szerokim łuku. Huszcza otwarty na atak, jest drugi, a ostatni jest Rafał Okoniewski. Wardzała jedzie szeroko. Wydaje się, że zbyt szeroko. No ale to już zmartwienie Tarnowian i samego zawodnika. Grzegorz Rępała z przodu, Huszcza drugi. No a stara się dobrać do skóry Robertowi Wardzale Rafał Okoniewski. Zanosi się na wygraną gości 4-2. Choć jeszcze próbuje tam jadący na drugiej pozycji Huszcza wyprzedzić Grzegorza Rępała, ale teraz obejrzał się do tyłu. Jakby nie wierzył w to, że jest w stanie wyprzedzić starszego z braci Rępał startujących w tych zawodach. Okoniewski nie zbliżył się na tyle, by myśleć o konstruowaniu ataku na trzecią pozycję do Roberta Wardzały. No i kończy się ten wyścig wygraną gości 4-2. No i podwyższają swoje prowadzenie w tym meczu, swoje zwycięstwo w tym meczu. A za chwilę jeszcze zobaczymy najlepszych zawodników na torze: Tomasza Goloba, Doniego Rickardsona, no i oczywiście Piotra Śwista. Obok tych zawodników, których wymieniłem na torze w wyścigu 15, widzimy Damiana Grabskiego. On w kasku niebieskim. Słusznie menedżer drużyny Jarosław Szymkowiak uznał, że warto dać szansę temu młodemu zawodnikowi. Najprawdopodobniej spisany będzie tutaj na niepowodzenie w konfrontacji z takimi tuzami światowego żużla jak Rickardson i Golob. Jednak dla takiego młodego zawodnika sam fakt przebywania na torze, sam fakt jazdy, możliwości rywalizacji i odpatrywania tych najlepszych, no i przede wszystkim nabywania szlifów w atmosferze startowej, która jest przecież zupełnie inna od tej, jaką można doświadczyć, jakiej można doświadczyć podczas treningów, na pewno takiemu zawodnikowi może przysporzyć wiele korzyści. Nie zobaczymy Anglika Lee Richardsona, 8 punktów w tych zawodach. Myślę, że mogę zdradzić tutaj małą tajemnicę, że podczas sobotniego treningu zatarł zawodnik z Anglii swój motocykl, jechał dziś na motocyklach klubowych, a wiadomo, że jeżeli chodzi o żużel, to specyficzna dyscyplina, no i sam fakt dostosowania swojego własnego motocykla pod własne potrzeby i upodobania jest niezwykle istotny. Mógłby zdobyć Anglii kilka punktów więcej, no ale myślę, że z dobrze dysponowaną dziś drużyną tarnowską wiele by to nie zmieniło. A teraz patrzymy przede wszystkim na Piotra Śwista, który poradził sobie z Rickardsonem, poradził sobie z Golobem, choć Szwed i Golob na pewno będą próbować atakować Piotra Śwista. Rickardson zaatakuje przy krawężniku. Już wyprzedza Piotra Śwista, a teraz jeszcze do skóry ex-Korzowianinowi na pewno będzie starał się dobrać Tomasz Golob. Tomasz Golob zaatakuje po zewnętrznej, choć Piotr Świst jest dziś niezwykle szybki. Rickardson z przodu, Świst drugi, Golob już tak nie szaleje. On wie, że to jest najważniejsze, że trzeba szanować swoje kości, kości kolegów. No i jedzie już zupełnie spokojniej, choć na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, na czwartym okrążeniu postara się wyprzedzić Piotra Śwista. Jak to czyni w tej chwili? Zaatakował przy krawężniku. Teraz zejdzie bliżej krawężnika. Świst jedzie szerzej. Rickardson już daleko z przodu, ale widać, że nie szaleje Tomasz Golob, bo to nie ma już większego znaczenia. Goście wygrywają ten wyścig 4-2, a cały mecz 57-33. 24 oczka przewagi drużyny tarnowskiej. Myślę, że nie jest to jakaś niespodzianka w obliczu sytuacji, w jakiej znalazł się zielonogórski żużel. Można się było po trosze tego spodziewać. Na pewno kilku punktów można było się spodziewać więcej po Richardsonie. Właściwie jedynym zawodnikiem, który dziś był w stanie skutecznie walczyć z takimi zawodnikami jak Richardson i Golob, którzy teraz zachowują się znakomicie, dziękując zielonogórskiej widowni za wspólnie odbyte zawody, za tę niepowtarzalną atmosferę w obliczu sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. 33 punkty po stronie gospodarzy, 57 oczek po stronie Toniego Rickardsona i Tomasza Goloba i ich kolegów. Teraz wszyscy wspólnie dziękują sobie za to widowisko, za tę walkę. Tarnowianie pozostaną liderem ekstraligowych rozgrywek.